Dobry wieczór, nie magister Zarzycki, a jeszcze dopowiem parę spraw, które mi przyszło tutaj do głowy w związku z tą książką Miltona Friedmana Wolny Wybór. Amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla z 1976 roku, o ile pamiętam. Na przykład krąży wiele mitów rozpuszczanych przez lewicową propagandę na temat rozwoju różnych państw. Na przykład krąży taki mit, to nawet ja się w podręcznikach szkolnych uczyłem, byłem jeszcze uczniem, że Niemcy Zachodnie rozwinęły się po II wojnie światowej tak szybko dzięki planowi Marshalla, czyli dzięki pomocy amerykańskiej, dzięki amerykańskim dolarom, które tam płynęły do tego kraju. Milton Friedman ten mit obala. On pokazuje, że tak naprawdę szybki rozwój Niemiec Zachodnich, tych trzech stref okupacyjnych, niemieckiej, amerykańskiej i francuskiej, znaczy oczywiście angielskiej, francuskiej i amerykańskiej, nastąpił dzięki reformie Ludwika Erharda, który po prostu uwolnił ceny, uwolnił gospodarkę spod wpływu rządu. Tutaj Milton Friedman przytacza nawet takie wspomnienia Erharda, że te rozporządzenia, które on wydał w tym celu, zostały wydane w niedzielę, dlatego żeby administratorzy tych stref okupacyjnych po prostu wtedy nie mieli wolne, nie pracowali, bo on się obawiał, że mogą zablokować te jego reformy, dlatego że te państwa, te trzy państwa już wtedy fundowały sobie sporo tych socjalistycznych udogodnień, w cudzysłowie oczywiście, i on się bał, że nie pozwolą mu na taki śmiały krok. No i to się w Niemczech Zachodniku udało. Państwo wiedzą, że w ciągu tam około 10 lat po zakończeniu II wojny światowej Niemcy Zachodnie z państwa kompletnie zrujnowanego, zniszczonego wojną, stały się jedną z największych potęg gospodarczych świata. Taka jest rola wolnego rynku, wolnej gospodarki, przedsiębiorczości ludzkiej. Po prostu ludzka przedsiębiorczość, jeżeli jest niekrępowana przez administrację rządową, przez złe systemy podatkowe, przez złe przepisy, które blokują kreatywność ludzką, to potrafi się bardzo szybko rozwijać. Milton Friedman podaje tutaj przykłady też innych państw, takich bliźniaczych. No i te przykłady są do dzisiaj aktualne. Na przykład Korea Północna, Korea Południowa. Są to dwa państwa złożone z populacji, która jest tym samym narodem. To jest sztucznie podzielone jeden kraj. Jeden jest bardzo bogaty, a drugi jest niezwykle biedny. Jedno z najbiedniejszych państw świata, czyli Korea Północna. Korea Południowa jest to państwo bardzo bogate. No, przeżywało tam różne kryzysy ostatnio, ale do Korei Północnej to w ogóle nie ma co porównywać bogactwo tego kraju. No i w jednym kraju komunizm, taki prawdziwy komunizm, znaczy komunizm oczywiście zbudować się nie da, ale system taki bardzo restrykcyjny, upaństwowiony, bardzo etatystyczny, bez cienia kapitalizmu, a drugie państwo, państwo kapitalistyczne, szybko rozwijające się. Inne przykłady, jakie Milton Friedman tutaj podaje, to oczywiście Niemcy Zachodnie i NRD. Wiedzą Państwo, jaki był poziom życia w tych państwach. No taki był, że trzeba było budować mur berliński, żeby mieszkańcy Berlina Wschodniego nie uciekli wszyscy do Berlina Zachodniego. Co tam jeszcze? No podawał przykład Izraela i Egiptu. Egipt był państwem socjalistycznym, a Izrael miał taką gospodarkę mieszaną, ale z przewagą kapitalizmu. No i poziom życia nieporównywalnie większy w Izraelu. Aha, no jeszcze Tajwan był podawany, Tajwan i Hongkong, czyli państwa zamieszkiwane przez Chińczyków, no i te Chiny kontynentalne, które pod rządami Komunistycznej Partii Chin były państwem, jednym z najbiedniejszych państw świata. No, pod koniec lat 70. już zaczęły się troszkę reformować i już troszkę bogacić się. Także proszę Państwa, morał z tego jest taki, że bogactwo kraju, bogactwo państwa nie zależy od bogactw naturalnych, od wielkości, czy państwo duże, czy małe. Nie zależy od rasy, czy rasa żółta, czy rasa biała, czy rasa czarna, co tam jeszcze. No, nie zależy od tego, czy są bogactwa naturalne. Nie zależy od tego, czy ma dostęp do morza, czy nie ma dostępu do morza. Czy jest na wyspie, czy jest w środku lądu. To wszystko jest bez znaczenia. Ważny jest jedynie system polityczny,
i system gospodarczy, jaki z niego wynika. Jeżeli ludzka kreatywność jest uwolniona, nieskrępowana, jeżeli ludzie są po prostu wolni w swoich decyzjach, mogą prowadzić firmy prywatne, mogą zrzeszać się w jakieś prywatne stowarzyszenia, mogą wydawać swoje pieniądze na swoje potrzeby, no tak mówiąc krótko, i mogą ze swoich pieniędzy, swoim kapitałem tworzyć firmy, które obracają tym kapitałem i które produkują towary, usługi różne świadczą dla ludności, to państwo się wtedy szybko bogacą i to naprawdę rozwój jest błyskawiczny. No i taki błyskawiczny rozwój obecnie widzimy w Chinach. No, to państwo rozwija się w tempie kilkunastu procent rocznie. Natomiast te kiedyś przodujące państwa świata, takie jak Stany, jak Niemcy, jak Francja, no to tam jest albo kompletna stagnacja, albo rozwój jest zaledwie paroprocentowy. No i my niestety znajdujemy się też w gronie tych państw, które no ledwo się rozwijają, dlatego że mamy zły system gospodarczy, zły system rządów w naszym państwie, zły system prawny. No, nie będę się nad tym rozwodził, może innym razem coś jeszcze na ten temat powiem. Do zobaczenia.